Proszę zobaczyć, on akurat zagląda. To samiec jest. Z daleka wygląda jak taki domowy kot trochę. Może jesteśmy jednak trochę za blisko. W Puszczy Piskiej i na obrzeżach Puszczy Piskiej mamy około 10 osobników. Także już całkiem fajna populacja. No i bardzo się cieszę, że właśnie w tym roku jest zaobserwowana rysica z trojgiem młodych. W poprzednich trzech sezonach miała po dwa młode, także w tym roku niesamowita ilość, oby jej się udało to utrzymać. Deszcz nas przepędza z tego miejsca. No, taki mamy rok, że ciągle przepaduje. No i dzisiaj też nas deszczyk złapał, ale to ale dobrze. Dla lasu to chyba dobrze. Dla rysi też dobrze, bo mniej ludzi po lesie chodzi. Takie badanie opinii publicznej, które myśmy wykonali w 2007 roku, pokazało, że większość Polaków w ogóle nie ma pojęcia, że w Polsce właśnie żyły tak wspaniałe, piękne drapieżniki. Opowiada Stefan Jakimiuk, biolog i specjalista do spraw ochrony gatunków w Fundacji WWF Polska. Pokażę panu filmik z fotopułapki. O. I tu widać, jak jest opiekuńczony, to wylizuje te młode, tak. Ja uważam, że to jedne z piękniejszych zwierząt tutaj w naszej faunie krajowej. Duży ryś to jest na wysokość dużego psa, takiej wyższej rasy, powiedzmy doga, no, przynajmniej jak wyżej, więc jest to stosunkowo wysokie zwierzę o dość lekkiej budowie, którą to budowa ukrywa, zwłaszcza w okresie takim jesienno-zimowym, bardzo gęste futro i nie widać, jak tak naprawdę rysie są smukłe. Dopiero w okresie letnim, kiedy mają tak zwaną letnią suknię, to widać, że ich obraz jest taki kiedyś w sformułowaniu staropolskim określano lichy. W ruchach ryś przypomina bardziej psa aniżeli kota. Tylko jego wspaniała kocia głowa jest jak gdyby stale uśmiechnięta. W archiwalnej audycji radiowej opowiadają Hanna i Antoni Gucwińscy, znani z programu telewizyjnego Z kamerą wśród zwierząt. Taką rozpoznawczą cechą rysia jest jego króciutki ogon. Porównując te koty z pumą, panterą, tygrysem czy lwem, gdzie ogony mają kilkadziesiąt centymetrów, rzeczywiście ten 10-centymetrowy ogonek u rysia jest taką jakby jego pozostałością. Łepek i pyszczek są bez wątpienia kocie. Mówi Jan Żabiński, legendarny, wieloletni dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Jedyną swoistą jego cechą, która nie charakteryzuje żadnego innego przedstawiciela tej rodziny, są długie czarne pędzelki na końcach spiczastych uszu. Te pędzelki to już indywidualna, gatunkowa cecha rysi. Jeżeli jednak rozpatrywać dalsze cechy anatomiczne zwierzęcia, to znów absolutnie nie kocie są bardzo wysokie nogi, zwłaszcza w porównaniu z innymi przedstawicielami rodziny. Wiemy przecież, że każdy kot jest raczej długi. O rysiu tego powiedzieć nie można. Jeżeli spojrzycie na niego z profilu, to cały jego zarys da się wpisać niemal w kwadrat. Albowiem długość ciała niewiele przekracza metr, wysokość w kłębie zaś wynosi 75 cm. Pod względem wymiarów ryś nie może mierzyć się z najpotężniejszymi przedstawicielami tej rodziny, takimi jak lew, tygrys, jaguar czy lampart. Ale to nie znaczy, że one sobie źle radzą. Ryś to jest świetny myśliwy i dość powiedzieć, że w pojedynkę jest w stanie upolować zwierzę ważące 2-3 razy, nawet czasem 4 razy więcej niż ryś, bo jest w stanie upolować dorosłą łanię, która waży 70-80 kg. A nawet zdarzało się, że ryś był w stanie zabić jelenia, byka. Ale takiej sarny czy takiego jelenia to chyba nie zje na raz. No, z reguły, jeśli może, to w pobliżu tej sarny przebywa, tak? No bo jest to zbyt cenne, żeby tak zostawić. Ale też czasami jest taka potrzeba, żeby zabezpieczyć i szukać kolejnej ofiary, bo tak robią często samice, które mają młode. One nie czekają, one muszą mieć cały czas jakby zabezpieczone swoje potomstwo, więc często poluje na zapas.
ale też i samce potrafią maskować upolowane zdobycze. Czasami wygląda to tak, że rysie przysypują troszeczkę ziemią, trawą, liśćmi, czym się da, co jest tam w pobliżu po to, żeby zakryć, zamaskować. Czasami to jest bardzo dobrze zamaskowane, na pierwszy rzut oka w ogóle tego nie widać. Ten zapach prawdopodobnie też się nie roznosi w ten sposób. Czasami zdarza się, że rysie wciągają swoje ofiary na drzewach i potrafią zawiesić przez sarnę na wysokości 2-3-4 metrów gdzieś tam na gałęzi. Podobnie jak zresztą inne kotowate, to też jest notowane na przykład u lampartów. Ja mogę powiedzieć o własnych takich doświadczeniach, bo ja oczywiście widywałem najczęściej te rysie wypuszczane w ramach programów reintrodukcji, ale też miałem okazję widzieć i w naturze dzikie rysie. Ale też miałem okazję obserwować przez dłuższy czas, jak na przykład ryś się poruszał i muszę powiedzieć, że to jest niesamowita gracja. No, rysie poruszają się w zasadzie jak takie baletnice, idąc przez las, który jest usłany jakimiś gałęziami, takim chrustem. One stąpają tak, że się ich w ogóle nie słyszy, a człowiek nie jest w stanie tak pójść, żeby być nieusłyszanym. No, na tym polega tutaj przewaga tego drapieżnika, że on może właśnie się zbliżyć w sposób niepostrzeżony, nieusłyszany. Także to są bardzo, bardzo, bardzo ciekawe zwierzęta. Pojedyncze rysie tak naprawdę bytują na bardzo rozległych terenach, bardzo rozległe terytoria mają, sięgające nawet do 30 tysięcy hektarów na jednego rysia, na jedną właśnie rodzinę, bo ryś jest samotnikiem. Mówi Aleksander Adamski z Nadleśnictwa Spychowo. Praktycznie większość życia przebywa sam, tylko w okresie godowym łączą się w pary i tylko matka, można powiedzieć, mająca młode, stanowi grupy rodzinne. I te grupy rodzinne no to też nie są jakieś duże, bo przeważnie rodzi się jedno do trzech młodych, trzy młode rysie, to jest rzadkość. Ile czasu trzeba, żeby się usamodzielniły? Młody ryś musi się praktycznie przez rok czasu nauczyć samodzielności, bo praktycznie jak jego matka urodzi następne, to zazwyczaj musi ją opuścić, musi już być wtedy samodzielnym. Zdarza się nieraz, że taki młody osobnik jest tak zwanym piastunem, czyli zostaje jeszcze przy matce z młodymi i pomaga jakby w opiece nad młodymi, ale najczęściej rysie są samotnikami i opuszczają matkę z młodymi. Ryś jest takim wędrowniczkiem, potrafi się naprawdę na duże kilometry przemieszczać, bo tam jakaś dobowa marżuta 20-30 kilometrów to nie jest żadnym osiągiem i bardzo chętnie zmienia teren. Rysie chyba są wzrokowcami i chyba podziwiają piękno przyrody, bo tak naprawdę często występują w miejscach bardzo ładnych krajobrazowo. Często przemierzają właśnie tereny nad jeziorami, nad rzekami. Pewnie jest to związane też z pokarmem, bo ostatnie czasy bardzo rysie interesują się bobrami, bardzo dużo polują na nie. Nawet niektóre osobniki w swojej diecie mają więcej bobra niż sarny. W Polsce występują dwie populacje tego gatunku. Mówi profesor Krzysztof Schmidt, wicedyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży. Jedne występują na nizinach. Północno-wschodnia Polska, wschodnia Polska, duże puszcze włączając Białowieską, Gustowską, Tyszyńską, ale też i Roztocze. No i rysie karpackie występują w Karpatach, jak nazwa wskazuje. Rysie często kojarzone są jako takie właśnie centkowane koty, prawda? Natomiast te rysie nizinne akurat centek prawie w ogóle nie mają, jedynie troszkę na łapach takich drobnych centek zostaje. Natomiast karpackie rysie w większości są z kolei centkowane. No właśnie, tutaj próbujemy rozwikłać to metodami genetycznymi. Bywają takie populacje, gdzie są rysie i centkowane, i niecentkowane. Są takie populacje, gdzie są wyłącznie centkowane. Trudno tutaj dopatrzyć się jakiegoś wzorca i na to niestety potrzebujemy jeszcze trochę czasu. Rysie występują w Puszczy Białowieskiej, Puszczy Knyszyńskiej, Puszczy Augustowskiej, Boreckiej czy Romińskiej, już na pograniczy Suwalszczyzny i Mazur. I w tej chwili niewielka populacja rysi na Mazurach, a więc Puszcza Piska i okoliczne lasy.
No i od niedawna mamy całkiem fajną, prężną, taką dobrze rozwijającą się, dobrze się zapowiadającą populację rysi w Polsce północno-zachodniej. Pomorze Zachodnie, tak. Na Pomorzu Zachodnim no mamy nadzieję, że jak się uda ustabilizować te populacje właśnie w tym pasie północnych pojezierzy, to jest szansa na odtworzenie bardziej ciągłego zasięgu występowania tego gatunku na tym obszarze. Bo tu jest jeszcze miejsce dla rysi. Jest sporo lasu, sporo jezior. Zagęszczenie ludzi no, względnie jest mniejsze poza no, bardzo turystycznymi fragmentami i myślę, że jest jakaś perspektywa odtworzenia takiej ciągłości między Europą Wschodnią, więc dalej Litwa, Łotwa i w kierunku Rosji i na zachód, gdzie mamy już tylko izolowane populacje. A myślę, że jest jakaś szansa, że one mogłyby się w jakimś tam perspektywie czasu łączyć z tymi rysiami, które żyją u nas. To ile mamy tych rysi w Polsce? Jesteśmy w stanie to stwierdzić, oszacować? No myślę, że tak ostrożnie licząc w przedziale między 150 a 200 moglibyśmy tą liczbę przynajmniej podwoić. Ryś jest gatunkiem zagrożonym i dlatego chcemy go ratować i myślę, że już robimy to z jakimś skutkiem. Jeszcze w latach 90. na początku ryś występował w Puszczy Piskiej sporadycznie. Niestety później znikł w momencie reintrodukcji, czyli tego wsiedlania, a tutaj ta reintrodukcja, o ile pamiętam, zaczęła się w 2007 roku. Już nie było żadnych dzikich osobników. Zostały upolowane? Myślistwo uważam, że tutaj nie miało decydującego głosu. Po prostu zmiany cywilizacyjne, myślę, że go też mocno zaskoczyły. Właśnie ta sieć dróg, rysie na drogach ginęły. Wiele czynników, choroby, był duży problem z świerzbowcem. To jest najbliżej położona woliera przy Nadleśnictwie Spychowo. Woliera hodowlano-adaptacyjna, gdzie przebywa w niej jeden samiec, jedna samica w celu rozmnożenia się. Woliera jest takiej prostej konstrukcji drewnianej. Można powiedzieć, że to jest taka szopka z jednej strony ogrodzona siatką, szczególnie z tej strony, gdzie troszeczkę słońca dochodzi, żeby te rysie jednak mogły się na tym słoneczku troszkę powygrzewać, bo to są kociaki i one lubią się wygrzewać. I ta woliera jest przedzielona na pół, żeby można dać spokojnie pokarm. A te rysie, które są w tej wolierze, skąd one się tam wzięły? Trafiają zazwyczaj z ogrodów zoologicznych. Są to rysie, które muszą mieć właściwe pochodzenie genetyczne, czyli nie mogą być rodzeństwem. Z innej hodowli musi pochodzić ojciec, z innej matka i wtedy jest dobrze. Wtedy nie ma tak zwanego chowu wsobnego. No i można liczyć na zdrowe, dobre potomstwo. No tutaj akurat przyjechaliśmy do woliery, w której nie było na razie sukcesu, bo prawdopodobnie ten samiec nie nadaje się do rozmnoży. Dostał już drugą samicę i nic z tego nie wyszło, także no będzie trzeba szukać następnego samca, bo szkoda terenu, że tak powiem. Natomiast w innej wolierze rozmnożyły się, był przychówek, poszły, że tak powiem, w las. Wiemy, że jeden z samców świetnie sobie radzi, jest bardzo dużym samcem. Zajmuje też duże terytorium i ma się dobrze. Rozumiem, że to jest tak, że te osobniki, które się rozmnażają, przebywają cały czas w tej zamkniętej wolierze, ale młode, które się urodzą, mogą wychodzić i są jakby oddane naturze. Jest im otwierane okienko na zewnątrz, w którym mogą sobie swobodnie wychodzić i wracać do matki. Ta matka je ostrzega, nawołuje, no a one przede wszystkim uczą się tego życia w naturze, tych niebezpieczeństw, uczą się polować. Później już tak jesienią okienko jest im nawet zamykane, no bo już wielkość nie pozwala, żeby się to po prostu kocie nie zaklinowało. Jest im podawana karma na zewnątrz jeszcze, żeby im pomóc, ale cały czas one przebywają właśnie w tym naturalnym środowisku i czego się nauczą, to
procentuje na przyszłość. Rodzice nie muszą ich tego uczyć? Instynkt u kotów jest niesamowity i to, co obserwujemy, one mają to w sobie. Ta dzikość w sercu pozostaje, dlatego rysie nawet wypuszczane z niewoli, czyli bezpośrednio z ogrodów zoologicznych, potrafią świetnie się przystosować do środowiska naturalnego, potrafią się świetnie odnaleźć i żyć w tym środowisku. Nie zawsze matka może wychować spokojnie swoje kocięta. My kiedyś dostaliśmy takie właśnie rysie, kocie, małe, zabiedzone. Bardzo zarobaczone. Zostało znalezione w okolicach Przełęczy Gorlickiej, kiedy to osłabione w trawie nie mogło pójść dalej. No, wiedzieliśmy od razu, co trzeba robić, żeby go ratować. To małe kocie szybko zaczęło się oswajać. I pomału, zanim żeśmy się zorientowali, wyrosło na ogromnego rysia, który nadal mieszkał w ambulatorium i przebywał z nami właściwie stale. Nie wiem dlaczego, ale przyjęliśmy to kocie jako samicę. I ciągle mówiliśmy nasza rysica i jako taką traktowaliśmy niemalże do wieku jednego roku. Ryś, kiedy bawił się z nami, był w zabawie bardzo delikatny. Tak się złożyło, że ja miałam chorą nogę, obandażowane kolano i biegałam z rysiem, bawiłam się, ciągnąc za sobą, tak jak to często się bawimy z domowymi kotami, sznurek, a na końcu tego sznurka było uwiązane futerko z królika. W pewnym momencie, właściwie w ostatnim momencie, zdałam sobie sprawę, że pędzący ryś hamuje na mojej chorej nodze. Tylko wiedziałam o tym, ale nie czułam, dlatego że ryś hamował bez pazurów. W momencie, kiedy stykał się z nami, chował pazury i nigdy tego nie zapomniał. Nigdy się nie pozwolił pogłaskać, ale w zabawie można było chwycić za jego krótki ogonek. Nigdy nie miał o to pretensji. Ale kiedy siadałam na krześle, a obok z tyłu, tuż za plecami był ryś, czułam się niepewnie. Po prostu mieliśmy z rysiem umowne ścieżki, którymi on chodził i którymi myśmy chodzili. Nie wolno było stanąć na trasie, która jak gdyby zagradzała mu drogę powrotu do jego bezpiecznego miejsca, do jego klatki. On musiał wiedzieć, że on w każdej chwili jednym susem może skoczyć do klatki. I właśnie zdarzyło się tak, że kiedyś stanęłam w miejscu niedozwolonym. Miałam pełen bucik krwi, dlatego że ryś w momencie jednym czepnięciem łapy usunął po prostu mnie z trasy. Dzisiaj w Europie robi się wiele, aby rysia w umiarkowanej populacji ocalić. Odbywają się w związku z tym międzynarodowe sympozja, na których fachowcy doszli do zasadniczego wniosku. Nie da się rysia uchronić na terenie jedynego państwa. Musi być to międzynarodowa współpraca, chociażby dlatego, że ryś się przemieszcza, nie honoruje granic wytyczonych przez człowieka. Od 2019 roku rysie są wypuszczane na Pomorzu Zachodnim. Udało się w krótkim czasie zgromadzić stosunkowo dużą ilość rysi z różnych źródeł. To są rysie z ogrodów zoologicznych i z hodowli, gdzie no, przebywają rysie w niewoli i wiadomo, że takim atrakcyjnym elementem, który ludzie chcą zobaczyć, to są małe rysie. I można te rysie, które przebywają w niewoli, rozmnożyć. Tylko potem jest problem, co z tymi rysiami dalej robić, tak? No bo utrzymanie takich zwierząt jest dość kosztowne. Tych zwierząt też nie można na ograniczonej przestrzeni trzymać zbyt wiele, więc w taki sposób ogrody zoologiczne lub takie hodowle mogą uczestniczyć w programach reintrodukcji. Te rysie, które się urodziły w niewoli, nacieszyły swoim widokiem odwiedzających, mogą być wypuszczone. I okazuje się, że one ten instynkt łowiecki mają w sobie. Chodzi o to tylko, żeby pierwszy raz im się udało skutecznie zapolować, a potem po prostu już natura zaczyna grać, jak powiem, w środku. To by znaczyło, że odchodzimy trochę od wolier
metoda z welerami też jest okej. Tam problemem jest to, że tych rysi było po prostu za mało. Rysie powinny podchodzić od różnych rodziców, nie od jednej, od dwóch par. I wtedy powstała populacja, po pierwsze, jest dużo liczniejsza, bardziej zróżnicowana genetycznie. W związku z tym jest większa szansa na przetrwanie. Tak? I to jest przewaga takiego podejścia, że korzystamy z wielu hodowli, wielu ogrodów zoologicznych i wypuszczenie sporej liczby rysi na pewnym ograniczonym obszarze skutkowało tym, że w ciągu 3 sezonów w zasadzie udało się utworzyć lokalną populację rysi na Pomorzu Zachodnim. I te rysie już w pierwszym roku po wypuszczeniu zaczęły się rozmnażać na wolności. Łącznie w ciągu 3 lat 25 samic urodziło młody. Tak? I w ten sposób, jak to było zrobione tam, należy, uważam, te rysie przywracać do istnienia populacji tych rysi w innych miejscach, bo to się sprawdza. Ten program z tak ogromną ilością zwierząt wypuszczonych, on daje też mnóstwo ciekawych i nowych informacji o zachowaniach rysi, o relacjach, że ta samotność to tak, ale tak może nie do końca, że jednak poza okresem rujowym samce, samice jakieś tam na pewno czują siebie, czują swój zapach, ale też mogą się spotykać. Rozumiem, że mnóstwo tych informacji mamy dzięki obrożom telemetrycznym, które są zakładane tym wypuszczanym rysiom i dzięki fotopułapkom. Obroże i fotopułapki to jest coś, bez czego trudno sobie wyobrazić już nowoczesne programy reintrodukcji. Tak? Więc widać, jak wcześniejsze doświadczenia były ubogie, tak? Jak były wypełnione w zasadzie takim snuciem pewnych domysłów na temat tego, co się z tymi zwierzętami dzieje. Tak? Na przykład? No właśnie, jest takie przekonanie, że rysie nie lubią wody, jak wszystkie koty. Okazuje się, że jest to nieprawda. Obok tygrysa ryś jest tym kotem, który świetnie sobie radzi w wodzie, potrafi przepłynąć rzekę, potrafi przepłynąć nawet jezioro. Mamy udokumentowany fakt dzięki obroży telemetrycznej, że ryś przepłynął jezioro mniej więcej w takim miejscu, gdzie miał szerokość około 500 metrów, więc całkiem pokaźna przeszkoda wodna. Ryś sobie poradził, mamy tu udokumentowaną lokalizację. Gdyby nie te obroże telemetryczne, to nasza wiedza byłaby, myślę, że 90% mniejsza niż jest. W pewnym momencie człowiek decyduje, że rysia uznajemy za szkodnika, a kiedy indziej, jeśli zdobywamy troszkę więcej informacji o tym gatunku, no to zaczynamy wtedy dostrzegać, że może jednak nie jest to szkodnik, może warto go chronić, może on pełni dużo ważniejszą rolę w przyrodzie niż wówczas, kiedy na przykład wisi w postaci trofeum na ścianie, prawda? I chyba właśnie to przyświecało prowadzeniu rysia na listę zwierząt chronionych. Stwierdzono, zresztą podobnie jak i z wilkiem, że jednak ryś pełni bardzo istotną rolę w środowisku jako drapieżnik. Jesteśmy też świadkami w tej chwili intensywnego wzrostu liczebności populacji saren i jeleni w całej Europie. Zarządcy lasów w pewnym sensie narzekają na to, że jeleniowate zjadają las, nie pozwalają się młodym drzewom odradzać. I w związku z tym no jest potrzeba, żeby był czynnik, który pomaga człowiekowi trochę w walce, powiedzmy, z utrzymaniem się środowisk leśnych. Tak? Ale to mówię tylko z punktu widzenia takiego praktycznego. Natomiast na rysia ja bym raczej chciał patrzeć z punktu widzenia ekosystemu jako całości. Że jeśli mamy ekosystem składający się z producentów, z konsumentów, to po prostu każdy ten element ma swoją rolę. Wszystkie ryśki to fajne koty. Te zwierzęta są dla nas niemalże na wagę złota. Bardzo ważne, żeby jak najwięcej zwierząt mogło wejść do przyrody. I nie musimy się obawiać spotkania z rysiem? Nie sądzę. Nie zawsze ryś będzie uciekać, ale nie znaczy, że on stanowi dla nas zagrożenie. Szczerze mówiąc, to życzyłbym wszystkim takich sytuacji, żeby mogli gdzieś tam przy drodze w świcie albo właśnie o zmierzchu czasami spotykać siedzącego czy spokojnie przechodzącego rysia, bo to jest wspaniały widok.